Cześć, misie malinowe, z tej strony Gucio i dzisiaj zagramy sobie w coś naprawdę fajnego. Jest to Monster Energy Super Cross 4. Przypadkowo, ale nie polecam, niezdrowe. Poza tym to jest jeszcze wersja Valentino Rossi, tak, MotoGP. Anyway, Monster Energy Super Cross 4 jest to gra, którą mogę sprawdzić dzięki uprzejmości wydawnictwa Koch Media Polska. Więc bardzo dziękuję. I są to motocykle crossowe, ale nie na powietrzu, bardziej na stadionach. Dużo skakania, dużo trików. To też troszeczkę inna rozgrywka. Teraz patrzymy, jakie mamy tu w ogóle opcje. Jest również tryb e-sport, w którym wystartowałem w jednej rundzie. Nie poszło najlepiej, ale to była chęć sprawdzenia się na tle graczy z całego świata. Jednak na co dzień przecież ścigam się po asfalcie. Także było fajnie mimo wszystko. Jak już widzicie, troszeczkę grałem. Stworzyłem jakiegoś swojego zawodnika. I myślę, że najpierw w ogóle zobaczmy, jak się tu jeździ jakąś 450, oczywiście Yamahą. Jak żeby inaczej, Yamahą ulubiony producent, więc myślę, że ten numer 18 on ma naszym zawodnikiem. Fajne kolorki, niebiesko-żółte. Stadion mamy do wyboru, oczywiście wszystko jest oficjalne, także wszystko na licencjach i jest super. Będę miał też porównanie do MXGP 2020, to jest ten sam producent gry, firma włoska Milestone, oni tak samo robią MotoGP. I przyznam szczerze, że grałem z Dominiką Orlik ze Szkopy Team właśnie w MXGP 2020. Ona jest zawodniczką, która jeździ takimi motocyklami crossowymi. Akurat nie tak jak tutaj, gdzie dużo też myślę, można robić jakichś fajnych trików, jest tych pagórków. Tylko właśnie w takich na dworze, po jakichś błotkach, przez jakieś drewienka, generalnie troszeczkę inaczej, no to może się nie będziemy zagłębiali. Nie ogarniam pewnie ustawień takich motocykli, to jednak jest zupełnie coś innego niż motocykl MotoGP. Na razie po prostu pojeździmy, zobaczymy, jaki to jest model jazdy i jak bardzo się różni też od MXGP 1, a 1, przepraszam, jakie MXGP, co ja mówię, od Monster Energy Supercross 1, którą grałem jako ostatnią i jedyną część. Mam oczywiście różne widoki, możemy mieć widok z kasku i tak dalej, ale nie idzie mi zapewne w tym najlepiej, za dużo nie ćwiczyłem i nie gram za bardzo w crossowe gry, więc pojedziemy tak. Aczkolwiek lubię, ja lubię takie tytuły jako odskocznik graficzny, MXGP1, to jest zawsze coś fajnego i tak zawsze ciągnie mnie też do asfaltu, ale tak jak mówię, odskocznik. No więc będę miał też porównanie do MXGP 2020, Dominika przekazała to do swojej wyścigowej wiedzy. O, myślę, że się nie wywróciliśmy, teraz już tak, okej. Okay. Ja też mam swoje spostrzeżenia, już teraz po tych kilku, choćby zakrętach. No więc gra jest świetna, ma mega fajny klimat, ja bardzo ten klimat lubię i w jedynce przeszedłem nawet w trybie kariery 2 sezony, zdobyłem 1 mistrzostwo i to na trybie, w trybie trudnym. To w trybie trudnym, no lubię w takich grach sobie ustawiać wysoką poprzeczkę, jeżeli będę ostatni, to będę ostatni, ale myślę, że warto. Więcej frajdy po prostu, dlaczego by nie. I teraz tak, co widzę w Monster Energy Supercross 4 względem jedynki? Poprawił się model jazdy, jest lepszy, że tak powiem miększy, bo w sumie motocykl crossowy, jakiś piach, żwir, piasek, no to inaczej się wszystko zachowuje, to zawieszenie inaczej pracuje, motocykl MotoGP, no to jest wiadomo, asfalt, wszystko jest sztywne, twarde. Na jakieś tam nierówności, jak owszem, jest jakaś praca zawieszenia, ale tutaj jest ona bardziej, tak samo zawodnik powinien bardziej się poruszać, ale powiem wam, że jest, zanim jeszcze do tego wrócę, bardzo ciężko się jeździ, to tak samo trzeba balansować i lewą gałką, i prawym analogiem, i to nie jest takie proste, przyznam szczerze, że bez, ja jadę też oczywiście na tym trybie, w tym trybie pro, bez żadnych wspomagaczy, ułatwień, więc jak zwykle rzucam się na głęboką wodę. Ale myślę, że trzeba troszeczkę wyczuć jednak
to, w jaki sposób się jeździ, żeby choćby nie wywracać się, a co dopiero jeszcze jechać szybko. Wszystko zależy od tego też, w jaki sposób, w którym momencie najeżdżamy na te górki, z jaką prędkością, tak jak teraz na przykład najechałem ze zbyt dużą, wyrzuciło mnie strasznie. Jak źle w którymś momencie pojedziemy, to wylądujemy na środku, na szczycie górki i to też nam zabierze czas, niestety spowolni nas bardzo mocno, tak jak teraz. Także to wszystko trzeba wyczuć. I teraz pokażę wam też tutaj w trakcie, zobaczycie różnicę, jak się jedzie, że tak powiem, z pełnym ogiem, nie patrząc na nic, po prostu cały czas gaz do dechy. A za chwilę pokażę wam i zobaczycie pewnie różnicę, jak się jedzie, kiedy będę starał się troszeczkę bardziej zachowawczo wyczuć poszczególne górki. Zobaczycie, że będzie zupełnie inny efekt, że będzie tych upadków mniej. Na razie jadąc porozmawiamy o tym, jaki jest model jazdy. No, tak mówię, jest lepszy niż w jedynce, ale jest według mnie gorszy niż w MXGP 2020. Tak jak mówię, to jest motocykl crossowy, jest to inna nawierzchnia, wszystko jest dość miękkie, jeżeli mogę tak powiedzieć, przynajmniej w porównaniu do asfaltu. I chciałoby się czuć miękkość również tego zawieszenia, czyli kiedy ten kłopek upada, to tak fajnie, aż się to wszystko ugina pod nami. Motocyklem crossowym też oczywiście jeździłem na żywo, też zjeżdżałem z jakichś górek, wiem jak to może być, jakie to może być uczucie. I tutaj w Super Monster Energy Supercross 4 niestety tego nie ma. W MXGP 2020 ten element został odwzorowany dużo bardziej. Tu mam wrażenie, że jest strasznie twardo i sztywno. Ale kolejna rzecz, w MXGP 2020 też ten zawodnik bardziej reaguje na to, co się dzieje. Zobaczcie, zwróćcie uwagę, że on ma sztywne nogi. Że on spada z tej górki. Góra gdzieś tam pracuje, trochę ręce podskakują, ale nogi ma generalnie przylepione strasznie do tego motocykla. Okej, może się teraz czepiam, to jest tylko gra, ale wierzę, że w dzisiejszych czasach da się takie elementy ogarnąć. Myślę, że po prostu trzeba tylko trochę chcieć. Zwłaszcza no w tego typu, że bo jednak jak on upada tak sztywno i czuć to po prostu w dłoniach pod padem, że tak powiem, a czuć to też w imersji, no to jednak ten kopek jest taki dość nierealistyczny nasz zawodnik. No wiadomo, no przy takich skokach on powinien cały pracować, zresztą Dominika Orlik słusznie zauważyła, że generalnie tutaj jest bardzo dużo przy takiej jeździe pracy ciałem. Cały czas, praktycznie w ogóle się nie siada na motocyklu. On też akurat nie siada, ale no jednak przy tych uskokach nogi powinny pracować, uginać się ręce. W MXGP 2020 jest to troszeczkę lepiej odwzorowane, ale jednak też gdzieś tam dostrzegliśmy, że mogłoby być parę elementów do poprawy. Mimo wszystko, że tu jest tak sztywno, że tu jest tak dziwnie, to strasznie dobrze i przyjemnie się jeździ. Teraz zobaczcie, teraz już się staram pojechać dokładniej, uważając na to, co robię i przede wszystkim balansując również prawą gałką. Zobaczcie, że teraz ten zawodnik już inaczej się wychyla, gdzieś trochę bokiem i zobaczcie od razu, jaka poprawa czasu. 3 sekundy poprawione. Da się? Da się. 3 sekundy poprawione i myślę, że to jest najlepsza odpowiedź na to, że warto się przyłożyć. Warto nad tym panować i nie jechać po prostu huzia na huzia, jak w Need for Speedzie, pełen gaz i na nic nie zwracać uwagi. W takiej sytuacji zobaczmy sobie może jakiś inny tryb. Też mówiłem, że był ten tryb e-sportowy, wziąłem udział i no skopali mi tyłek, byłem tam 200 któryś, już nie pamiętam teraz. No nie było łatwo. Ale no to jest znowu na odwrót pewnie. Ktoś, kto gra w MXGP lub ktoś, kto gra w Monster Energy Supercross, przeszedłby do MotoGP, to znowu miałby tam problemy, żeby utrzymać się na motocyklu przy wysokich prędkościach w pełnym złożeniu. Może tym razem przejedziemy sobie jakiś wyścig z innymi. Oczywiście na najtrudniejszym poziomie trudności, bo ja lubię takie wyzwania, nieważne czy dojdziemy na ostatnim miejscu, czy na pierwszym, czy na drugim, spróbujemy. No i zobaczcie, to jest właśnie to. Te zawody Monster Energy mają tutaj klimat niesamowity. Podoba mi się to sztuczne oświetlenie, te usypane górki, konfetti i inne tego typu rzeczy. Nie braliśmy udziału w kwalifikacjach, więc jedziemy tak jak jest, bez zmiany setupu. Nie do końca moja bajka, mogę nie wiedzieć jak ustawić, to jednak nie jest MotoGP, przypominam, i ruszamy.
Ale ten motyw z bramkami też mi się podoba. Spróbuję się tu wcisnąć, nie wywrócić. Jest bardzo ciasno, dużo przeciwników i na tak wąskim torze jeszcze z panem górek tak dalej, powiem wam szczerze, jest strasznie, strasznie ciężko. Na razie jesteśmy na szarym końcu niemal, ale trzymamy się, jeszcze się nie przewróciliśmy, bo już jest dobry znak, bo trudno to nie było. Mamy 12 miejsce, przesuwamy się do przodu. Oczywiście jedziemy Yamahą, moim ulubionym producentem. Nie mam porównania, jak się jeździ innymi motocyklami, jakoś mam problem z tym, żeby wybrać coś innego. No jak mam Yamaha, to po prostu biorę Yamaha, no to się nie dało w moim przypadku inaczej. I jest siódma pozycja, przebiliśmy się całkiem nieźle. To w ogóle działa tak, że jedziemy przez 4 minuty, przepraszam, przez 5 minut cały czas. Nie ma jakby ustalonej ilości okrążeń, tak jak to było na przykład właśnie w MotoGP, no to będzie najczęstszy odnośnik z racji tego, że tam gram. Ach, teraz troszeczkę wyjechaliśmy, stracimy. Więc jeździmy przez te 5 minut i kiedy zegar pokaże 0-0, wtedy mamy magiczne ostatnie dwa okrążenia do końca. No tak sobie to wymyślił, tak jest w tym Monster Energy Supercross. I ciekawe to, przyznam szczerze. Także nie zmienia to faktu, że przez całe i 5 minut, przez te dwa kolejne okrążenia musimy po prostu zasuwać i dawać z siebie wszystko. Na razie próbujemy się utrzymać w ogóle. Widzicie, co się dzieje teraz? O! Zatrzymało. Strasznie rzuca nam jak śledziem rzeczywiście. Momentalnie spadamy prawie na sam koniec. No, jeden błąd, to o czym mówiłem w tym time ataku. Źle najedziemy na jedną górkę, nie wyczujemy tego i potem jest cała seria zepsutych naskoków, zeskoków, ogólnie przejazd dziewczaki. No i spadliśmy z 8 miejsca na 17 w tej chwili. Ale nie poddajemy się. Tutaj za wcześnie odkręcam gaz, strasznie mnie wyrzuca na zewnętrzną, a te klocuszki po bokach, te minibandy są strasznie upierdliwe, one tak blokują, że to się w głowie nie mieści. Cześć, dzięki Koch Media, że mogę tu zagrać, bo pomimo bycia teraz na 21 miejscu, po tych błędach, strasznie dużo mi przyjemności sprawia granie. Tak jak mówię, gdybym miał wybierać między MXGP 2020A Monster Energy Supercross pod kątem mechaniki, pod kątem tego, w jaki sposób się steruje, w jaki sposób czuć zawieszenie, co oddaje więcej przyjemności z jazdy, to wybrałbym MXGP 2020 i to bym polecił. Natomiast tu, no nie wiem, no Milestone chyba po prostu musiał czymś wyróżnić drugi tytuł, żeby to nie było, nie wiem, może chcieli uniknąć tego zarzucenia, że no, nie chcę im się pracować nad drugą grą, więc po prostu skopiowali jeden do jeden model jazdy z innej i tylko dali inną otoczkę i chcemy na pełną kasę. Być może. Ale prawdę mówiąc, jeśli o mnie chodzi, ja bym się nie pogniewał, gdyby model jazdy z MXGP 2020 przynieśli tutaj. Dlaczego nie? Tam się jeździ naprawdę świetnie. Tu też jest nieźle, ale tak jakby trochę za sztywno. Nie czuć tej fajnej miękkości po upadkach z tych góreczek. Obrazuje. Ale klimat jest. Ten klimat bardzo dużo robi. Ta otoczka tych zawodów, jeszcze te dźwięki w tle, widownia, w ogóle wow, super. Jednak te wyścigi niemieckie P2020 są troszeczkę bardziej opustoszałe, że tak powiem. No to jest jednak takie show, po prostu show. I to bardzo fajnie robi. Przypomina mi to trochę taką motocyklową wersję Derta. Pamiętam, która to była część, znaczy po prostu chyba był Dirt Showdown. Pewnie pamiętacie lepiej. No super, że jesteśmy na ostatnim miejscu, więc teraz po prostu chcemy dotrwać do końca, ale znam już troszeczkę tą trasę. Wiem już mniej więcej jak jechać. Ja bym chyba spróbował jeszcze raz jakiś rewanżyk. Myślę, że tym razem poszłoby nam dużo, dużo lepiej. Głupio tak patrzeć gdzieś na ostatnim miejscu już z taką sprawą. Więc tak chyba jak po tym wyścigu jeszcze spróbuję raz. No, dużo nie zostało, za chwilę będzie 5, 4, 3, 2, 1 i powinny być te dwa okrążenia. Do końca.
końca. Teraz jeszcze zobaczcie, best time 1.01.061, gdzie w tym time ataku już miałem 1.00, więc można pojechać przynajmniej sekundę szybciej, czego jeszcze nie zrobiłem. Może się troszeczkę podjarałem pod ilością zawodników i podpaliłem niestety. No. Tak, 2 laps to the end, wszystko się zgadza. Spróbujemy ten drugi wyścig pojechać trochę bardziej uważnie. Bardziej się postaramy. Może w takim razie uda się nam na bardzo trudnym poziomie przeciwników i oczywiście na ustawieniach pro bez żadnych wspomagaczy dojechać chociażby w połowie stawki. Byłoby super. Wierzę, że mogę zrobić dobry wynik. Trzeba się tu po prostu przyłożyć, tak jak mówię, dużo balansu lewym i prawym analogiem. Ale to jest mega przyjemne i prawdę mówiąc, tak się zastanawiam, jeżeli słyszą, oglądają teraz gracze MotoGP Polish League, jeżeli któryś z Was ma MXGP lub Monster Energy Supercross, to zachęcam, może zrobimy sobie jakiś taki dodatkowy wyścig w trakcie sezonu, nietypowy, zagramy, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Który z tych graczy ścigających się na asfalcie prawi sobie w takich warunkach najlepiej. Fajnie, że jest też ten e-sport, że Monster Energy Supercross 4 można sobie wygrać jakieś fajne nagrody, można wziąć udział, motywuje to też do treningu, do lepszej jazdy. Zawsze ten e-sportowy tak moim zdaniem motywuje. Przyznam szczerze, że kiedyś grając przed mistrzostwami świata sportowymi, nie robiłem tylu obciążeń samodzielnie, po prostu włączałem tryb time attack, zastosowałem obciążenie za obciążeniem przez 3 godziny. Raczej nie, odpalałem kiedy chciałem się pościgać z komputerami albo online, a od momentu tego trybu sportowego jednak chce się szukać ustawień, chce się doskonalić, szukać limitów na torze. To jest bardzo fajny motywator. Chociaż Final Place 22 na razie wyszło to strasznie słabo. No ale cóż, o ten rotem. Tego pana znam, pana Weba właściwie też. Ale oni mają 56,5, widzicie jaka jest różnica. A my ponad, no w czasach okrążeń oczywiście, także no macie dowód, że to jest jednak tryb trudny. Wszystko ja bym spróbował jeszcze raz. Może nie. Może multiplayer. Sprawdźmy jeszcze właściwie jak ten multiplayer wygląda. Wygląda bardzo podobnie jak wszystko inne, czyli lobby, paru ludzi gra. No podobnie jak w MotoGP. Już mam 17 minutę. Single event. Możemy popatrzeć teraz, jak grają gracze online. Niestety nie możemy się z nimi przejechać, no trafiliśmy akurat w środek ich zawodów. Możemy co najwyżej poobserwować. Już może nie starczy czasu na drugi wyścig, ale początek, przyznajcie, był całkiem niezły. No ale tak jak mówię, to jednak nie moja bajka. Ja zajmuję się MotoGP. Natomiast Monster Energy Supercross 4 to jest mega zarąbista odskocznia o niesamowitym klimacie i gorąco polecam. A jeśli chodzi o e-sport, fajnie, bo jeszcze dodam tylko, że głównym partnerem jest Yamaha, czyli moja ukochana marka. O! Tadam, coś widać. Yamaha na koszulce. No. Jest fajnie? No i mamy fajne różne ujęcia kamery. No nie odważyłbym się chyba jechać na tej z kasku. Nie tutaj, nie w tej grze. Nie ma sensu już tak tylu oglądać. Gorąco polecam, naprawdę. Monster Energy Supercross 4 to świetna gra. Trochę słabsza pod kątem modelu jazdy od MXGP 2020. Ale mnie przeszkadza to w ogóle. Klimat jest nieziemski, więc jeszcze raz dzięki Koch Media, że mogłem to przetestować. Na pewno będę jeszcze grał i może uda nam się razem wspólnie zagrać. Także polecam. Gucci 1846 Szkopek Team. Pozdrawiam. Pa, pa.